zawsze się kojarzy z tym, że ja jako zawodnik, nawet żeśmy tutaj przyjeżdżali na zgrupowania, a później jako trener grałem tutaj mecze eliminacyjne do Mistrzostw Europy z reprezentacją juniorów. No i myślę, że to świetnie położone, zawsze warunki były doskonałe. Pamiętam słynne boisko, że jak wszędzie były śniegi i woda, no to na Darzynie zawsze było boisko trawiaste i suche. Także myślę, że tutaj w samych superlatywach można powiedzieć o Nadarzynie i związane właśnie z dyscypliną piłki nożnej. Dzisiaj młodzież nie garnie się tak jak za naszych czasów, bo czy to nie było takich warunków, nie było boisk ze sztuczną nawierzchnią. Myślę, że warunki się troszeczkę zmieniły i trzeba dzisiaj czysty sprzęt, ładne boisko, no wszystko, ładną fryzurę, żeby zachęcić do sportu, ale myślę, że poprzez promocję, reklamę, no ściągnąć jakichś byłych piłkarzy, którzy potrafią pokazać. Dzisiaj ja uważam, że w szkoleniu młodzieży i dzieci są potrzebni nie laptopy, nie komputery, tylko praktyka. Tylko praktyka. Bo to moje doświadczenie też pokazuje właśnie, że jako młody chłopak byłem w Motorze Lublin i miałem trenera Stanisława Świerka, który grał w drugiej lidze w Motorze Lublin. Starsi piłkarze, którzy kończyli karierę, zajęli się właśnie szkoleniem młodzieży. I myślę, że do tego trzeba powrócić, bo pamiętajmy, że lata 60., 70., 80. było doskonałych dużo piłkarzy. I myślę, że nasza reprezentacja też jest, można dzisiaj powiedzieć, na topie. I trzeba to podtrzymać i wykorzystać sytuację, że reprezentacja mamy rok Mistrzostw Europy i jest to najlepsza promocja dla dyscypliny piłki nożnej. No myślę, że eliminacje pokazały, że apetyt jest bardzo wysoki, ale z drugiej strony jest też obawa, bo trener Engel też był wspaniały, też byłem asystentem u trenera Engela i też wspaniałe eliminacje. Później był trener Janas, też wspaniałe eliminacje. Trener Nawałka, wspaniałe eliminacje, tylko zachodzi pytanie, żebyśmy znowu nie powtórzyli, że nie wyjdziemy z grupy. I tutaj jest taka obawa, że fajne eliminacje, ale myślę, że do trzech razy sztuka i we Francji nasza reprezentacja przynajmniej wyjdzie z grupy, a jak już wyjdzie z grupy, no to będą apetyty na medal.